Witam, pozdrawiam. Jak już wcześniej wspominałem na poprzednim filmiku, przemierzamy las, to wiadomo. Tak się rozglądałem za stanami, bo to często sobie kisają po tych polach. Proszę tylko spojrzeć, jakie piękne tereny ma Raciszyn. Jeśli chodzi o buty, ja z całego serca polecam model obuwie, które stosowałem non-stop, bez przerwy, potoki, bagna, wszystko. W ogóle nic się z nimi nie działo. Bundeswehry model 2005 armii niemieckiej, tylko armii niemieckiej, powtarzam. Dlaczego? Już wyjaśniam. Buty w wersji holenderskiej kupiłem na sklepie Armworld, sklep ogólnie polecam z całego serca, Armworld. Ależ otóż chodzi o to, że mimo że mają, może komuś to może przeszkadzać, komuś to może polepszyć sprawę, haczyki mają takie do, wiadomo, lepsze może sznurowanie, gorzej czyszczeniem, bo trzeba zdejmować. Chodzi o to, że podeszwa się odkleja. Według mnie gorsze wykonanie. Po prostu buty po przyjściu od razu skóra odlatywała. Ogólnie polecam też z całego serca obuwie HX Combat Light. To taka wersja letnia dla armii duńskiej. Mimo że letnia, chodziłem w nich non stop. Niestety pękły z wypady. I obecnie użytkuję, jak już mówiłem, Protector Grom. Ale naprawdę buty są naprawdę fantastyczne. Co mnie w nich urzekło? Przede wszystkim podeszwa. W Bundeswehrach model 2005 po prostu to są toporne buty, w zniszczeniu oczywiście, pancerne. Ja się skapłem dopiero, że mi się zniszczyły. Wszedłem do wody i mówię, co jest, kurde, przemakają. Nigdy nie, w życiu mi nie przemokły. Dopiero gdy woda była powyżej buta, patrzę, rozerwane ten. Z tyłu taka, co ma chyba za zadanie, z tego co orientuje się, ułatwić jakieś zginanie podczas na przykład marszu, albo nie podczas marszu, tylko podczas kucania. To pękło mi i ogólnie miałem problem, bo ponieważ no, może to się naprawi jeszcze, bo to nie jest zbyt duża wada. Kupiłem chyba w drugim gatunku, z całego serca polecam model 2005 Bundeswehry, tylko armii niemieckiej, jak już mówiłem. Żadne holendry, żadne belgijskie, tylko armii niemieckiej. Proszę spojrzeć, tak tylko na karty to pokażę, jakie piękne, fantastyczne rejony. Brzoza. Ja chyba to oszaleję z radości. Zakochałem się w brzozie oczywiście, już dawno temu. Oczywiście polecam też buty, no co do polskich butów, to ktoś mi powiedział, że są całkowicie do, za przeproszeniem, mogę tak się wyrazić, zjebane. Co mogę o tym powiedzieć? W sumie to prawda, no. Miałem model 926. Oczywiście buty toporne też w zniszczeniu, ale no niezbyt takie dobre. Ja bym wyszedł ich teraz. Ogólnie nie ma ślizgawicy, wiadomo. Śnieg jest taki bardziej taki lekko, pruszy lekko, nie? Ale buty ogólnie no niezbyt takie rewelacyjne. Co do butów desanty, to w ogóle się nie odzywam, bo bym klnął i klnął. To są tak złe buty. Nie wiem, jak tym można chodzić. Ogólnie i co do jeszcze butów, obecnie Protector Grom użytkuję, wersja brązowa. Nagrałem unboxing nawet, jest na Militaria moja recenzja, na kanale też. Ogólnie buty są dobre, spisują się na lodowisku, no czy na lodowisku, no. Idąc z ulicą, było bardzo ślisko. Ja po prostu, idąc tą ulicą, wiadomo, każde buty się ślizgają, ale Protector Grom zachowuje się bardzo dobrze na takich powierzchniach. Nic się z nimi nie dzieje. Także myślę, że jako buty są bardzo dobre. Oczywiście przemakają, to muszę zaznaczyć, buty Protector Grom przemakają. Ale po zastosowaniu wosku kokin, wypasowanie tych siateczek, może źle zrobiłem, może dobrze. Wiadomo, chodzi o wentylację. Proszę spojrzeć, jakie piękne drzewka. To po prostu chodzi o to, że te buty no niezbyt dawały sobie radę. Ale po woskowaniu już są całkowicie nieprzemakalne, jak widać. Wgrzęzłem w takie bagna. Buty, proszę spojrzeć, jak wyglądają. Także uważam, że to jest idealny taki wosk, który zabezpiecza buty przed wilgocią. Także według mnie buty są bardzo dobre. Przepraszam, tak się rozglądam za sanenkami. I jeszcze polecam buty, może, no tak polecam, nie polecam, pół na pół, HX Nepal Pro.
Oczywiście dla armii francuskiej Legii Cudzoziemskiej, ale wątpię, żeby Legia latała w tych całych Nepal Pro. Chodzi o to, że te buty mają ogólnie sztywną podeszwę, są bardzo wąskie. Czasami ja używam skarpy do butów monowskich i te buty naprawdę są troszeczkę takie nie dla mnie uznałem. Z tego co czytałem, są to buty górskie, typowo takie bardziej w góry. Podeszwa mi nie pasowała, na lato może bym je założył, ale na tą porę roku na pewno nie. Po prostu chodzi na przykład, że w grubszej skarpecie zimowej, monowskiej, oczywiście polskiej, chodzi o to, że była taka ciasnota w bucie, że mówię, całe palce jak wózę to wszystko zdate do zera. Ale wiadomo, że dobry but to idealny but, dobry but to jest podstawa. Także uważam, że najlepszym wyborem, jeśli chodzi o obuwie, jest model Bundeswehry model 2005 bądź HX dla armii duńskiej. Są do kupienia na MyWorld, bodajże w drugim gatunku one są zawsze. Z góry zaznaczam, liczy wiele osób. Wiadomo jak to wciska takie, można powiedzieć, kity, tu wysyłam, a później okazuje się, że przychodzi, jak to przysłowiowo mówią, w cudzysłowie, cegła. Jeśli chodzi o buty, to HX, tak dodam zakończenie, dla armii duńskiej letnie, podeszła zajebista, fantastyczna, idealna, dobre wiązanie, komfort w bucie idealny. Naprawdę, proszę tylko spojrzeć, jak ja wiem, że tak, zwracając do tematu. Buty Bundeswehry, niezniszczalne, nieprzemakalne. Ja pasowałem je, czasami jak mi brakło pasty, Buffalo nawet Kiwi, ale polecam do Bundeswehry tylko armii niemieckiej, powtarzam, tylko armii niemieckiej, model 2005. To polecam tylko i wyłącznie pasę oryginalną z Bundeswehry. Według mnie jest najlepszym wyborem. Proszę spojrzeć, jakie piękne drzewa. Filipek na tle drzew. Radosny jest. To są po prostu buty nie do zniszczenia. Także pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam, Filip Piotrowski. Pozdrawiam.